Hello, 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 witam was bardzo serdecznie, tutaj Yahunta, a to kolejny odcineczek z gry Star Wars The Old Republic. Tak, jest, gry MMO, w którą ostatnio sobie pykam. No i tutaj właściwie tą moją postać widzieliście dosyć niedawno. Dosyć niedawno, bo tam nie wiem, jak na jakimś 8 lewie byłem, czy którymś, no nieważne. I zdążyłem pomału do tego, żeby uzyskać sobie miecz świetlny, prawdziwy miecz świetlny. No i udałem się tam do grobowca Nagi Sado, czyli jednej z takich jakby legendarnych postaci tutaj w uniwersum Star Wars. I faktycznie znalazłem tam Ancient Artifact. Czyli tak naprawdę miecz świetlny. I tu też trochę pogadamy, tylko że może zacznę grać. Na obecną chwilę mam jakieś dwa dodatkowe jeszcze zadania tutaj w takiej jednej lokacji. One są jakoś oznaczone jako Heroic 2 i Heroic 2 Plus. Nie do końca wiem, o co to chodzi, ale walić. No w każdym razie pierwsze chcę się wam pochwalić moim mieczem, a właściwie moimi mieczami. Ponieważ wybrałem sobie styl dwuręczny. Znaczy, że dwie bronie mam w sensie. Także mam dwa miecze świetlne, ten drugi po prostu dostałem przy wybraniu sobie odpowiedniej tam jakby klasy. Dostałem drugi miecz, że ogólnie dążyłem do tego, żeby mieć miecz podwójny. Chciałem zawsze walczyć podwójnym mieczem. Natomiast podwójny miecz to jest nic innego jak po prostu dwa złączone ze sobą miecze. I zasadniczo wiem, że jest jakaś chyba możliwość złączenia ich, ale czy ja będę taką miał, nie wiem. Jest tu dosyć dużo tak naprawdę, dużo tego do wybrania. Ponieważ jak też to zobaczycie w innym filmie, jest mniej więcej tak, wybieramy oczywiście, jak tworzymy postać, wybieramy sobie stronę, tak, czyli czy Jedi, czy Sith. Później spośród tych wybieramy sobie cztery podstawowe klasy, tak. Mamy tam, no dobra, nieważne, w każdym razie mamy cztery podstawowe klasy, natomiast później tutaj wybieramy sobie profesję, znaczy tak naprawdę jakby pod klasę najpierw i w przypadku mojego Warriora, Sith Warriora, mam do wybrania dwie klasy, Sith Marauder albo Sith Juggernaut. Ja sobie wybrałem właśnie Sith Marauder, ponieważ on używa dwóch mieczy świetlnych, a następnie właśnie trzeba było sobie jeszcze wybrać profesję i są trzy profesje jakby do wybrania, tylko nie wiem czy tu mam inny inspekcję, tak jakbym mógł podglądać, no ale nie, wybrałem konkretnie, czy one się jakoś tu mega między sobą różnią, nie jestem w stanie powiedzieć, to po prostu trzeba by patrzeć i czytać wszystkie skille, czego zasadniczo mi się nie chce robić, więc wybrałem troszeczkę na chybił trafił. Mamy tutaj Annihilation, Carnage, Fury, czyli wybrałem sobie właśnie Annihilation. No i tam na odpowiednich levelach odpowiednie rzeczy będą mi się tam odblokowywać. Także tak to wygląda. No i dobra, zacznijmy. O, to. A, to jest ten. To jest trainer, ale po co mi się tu pojawił? No nieważne. Coś tam musimy przeszukać, pewnie z czymś będziemy musieli walczyć. No i to jest to, co tak jakby, co zawsze w grach MMORPG mnie jakby nie było przerażało. Tylko jakieś takie slagi występują. No dobra. No to idziemy na nie. Jakby doskoczyłeś, doskocz. Ciak. I napierdzielamy. Zajebiście. Wow. Okej, to poszło szybko, nawet nie zdążyłem dojść. Okej, nie, przyszły następny. Zajebiaszczo. Chodźcie tu, gnojki. Nie, nie on atakować, mnie atakować, kurde. Dawaj jakieś kombosy, lombosy i w ogóle. I właśnie to jest to, co mnie zawsze w grach MMORPG przerażało. Mianowicie. Coś tu się z dźwiękiem jedzie. Mianowicie. Moment, w którym dostajemy tyle nagle skilli. I patrzcie, co tu się kurde dzieje. O, chyba. No, bo pod tymi wszystkimi skillami mam. Znaczy pod numerkami. Mam jakieś tam skilli od zasrania. Nie wiem do czego one służą. Jakoś nie mogę wycelować tym bohaterem. Dobra. Okej, zabity. Jeszcze tutaj. No i to jest taki tak zwany Chopin, nie? Latamy po prostu po wszystkie klawiatury. Ja nie do końca wiem, co się kurwa dzieje, nie ogarniam. Jest tego od zasrania. Nagle w jednym momencie dostałem od zasrania skilli. Czy mogłem, znaczy nie byłem, mogłem wykupować co level, ale nie mogłem w ogóle znaleźć trainera. Teraz znalazłem i mam pełno. Dlatego pod numerkami mam skille, które faktycznie używam i to jest ten skill, że używam miecza. Natomiast tutaj mam, to są kolejne te,
4 to są tak zwane skille statusów, czyli mogę sobie odpalić coś tam i będę przez jakiś tam czas, nie wiem, lepszy, mocniejszy czy coś tam, tak? Co jest ciekawe w tutaj na przykład w Star Warsie, to to, że mamy jeszcze coś takiego jak takie jakby aktywki, można powiedzieć, takie insta aktywki, które cały czas są włączone. Jedna z nich tutaj jest Shicho Form, to jest jedna z tam z iluś tam form, nieważne, no i w każdym razie mam ją, ona mi tam coś tam daje, zwiększa i tak dalej, ale to jest coś, co po prostu mam włączone przez cały kurde czas grania i mogę to wyłączyć, będę gorszy, mogę włączyć i będę lepszy, nie? I to cały czas jest. I kolejnym śmieszną rzeczą, sprint. Normalnie moja postać poruszała się w ten sposób w ostatnim odcinku. Teraz przy 10 levelu dostałem sprint, który też muszę sobie włączyć i dzięki temu mogę szybciej biegać. Ja pierdzielę. Jak widzicie też dostałem, to fabularnie dostałem mojego towarzysza. Jest to kobieta, która była tam, no Twilek, tam Twilek, jak się to wymawia, to nie wiem, Twilek chyba. Twilek, która, w sensie jej rasa, nie, dlatego moja rasa to Zabrak. Stąd te rogi, jej rasa to Twilek. Mogłem sobie w ogóle wybrać później po skończeniu jakby misji, gdzie mi była potrzebna, ją dostałem jako prezent. I teraz mogłem sobie wybrać jej kolor, czy będzie ona żółta, czerwona, czy niebieska. Zostawiłem ją niebieską, ponieważ taki kolor mi się podoba. Jest to fajny kontrast do mnie, który jestem czerwony jako Zabrak, bo większość Zabraków jest czerwona, aczkolwiek z tego co przeczytałem właśnie w książce, Zabraki mogą być też żółte, natomiast nie widziałem, jak tworzyłem postać, nie widziałem możliwości wybrania sobie żółtego koloru. Tylko jakieś tam różne odcienie czerwieni. Co my tu dostaliśmy? Spodnie. Już trzeci raz dostaję te same spodnie. Już jedne takie sprzedałem, jedne noszę na sobie i jeszcze jedne dostałem. No dobra, czyli tutaj pokonaliśmy jakiegoś kurwa robala, a tu mamy jeszcze coś. A, tylko tam będziemy musieli gdzieś wrócić. No nieważne. W każdym bądź razie... No come on, walcz, nie? Dosyć dziwny jest tutaj system ogólnie walczenia, ponieważ niby tam... Niby możemy walczyć klikając to, nie? Równie dobrze z klawiatury numerycznej. Ale mogę też walczyć klikając cały czas prawy przycisk myszy. I no, że... Działa to tak, że generalnie pod prawym przyciskiem mam tylko podstawowy atak, tak? Natomiast i tak muszę wybrać przeciwnika za pomocą prawego przycisku myszy, muszę go kliknąć, żeby go wybrać jako cel. No i dobra, tu musimy sobie przejść jeszcze. Że to była zawsze taka rzecz, która mnie zawsze, pamiętam, odpychała od MMORPG. I zasadniczo jakby nie było... Powiem wam tak, że przez, może teraz nie, ale przez ostatnimi czasy miałem po prostu ogromną ochotę na oglądanie filmów, uwaga, u Nexosa, który, nie wiem czy wiecie czy nie, to jest mój kumpel też, inny tam streamer, zagrajmer. No w każdym bądź razie Nexos zajmuje się generalnie wszystkim co związane z Blizzardem, plus... wiadomo, World of Warcraft, tak? WoW jest jakby u niego jakimś jego, powiedzmy, główną grą. Kuźwa, ten trupel jest mocny. Okej, ten drugi jeszcze żyje. Dawaj, gnoja. Okej. I oglądałem sobie po prostu niego filmiki z WoWa. Nie znając tej gry prawie, że w ogóle. Grałem w WoWa, nie wiem, przez te dosłownie 2 dni u kumpla i tam na serwerze, który się cały czas sypał, więc to była bezsensowna gra ogólnie. Bo co żeśmy zrobili z kumplami sobie na serwerze, to później się okazywało, że to gówno zdawało, bo serwer padał, bo coś tam burzę czy coś i trzeba było od nowa wszystko zaczynać. O kurwa, zginąłem? Serio? Nie zauważyłem, fuck. Dobra, pokażę wam jak tutaj się... O kurde, aha, zapomniałem o tym, fuck, no dobra, trudno. Bo ogólnie są tu dwie metody, albo właśnie przylecie taki do nas bocik, który nas uleczy na miejscu i mamy tam chyba 8 sekund, tak, 8 sekund się odsuniemy, niby nam się życie już ładuje, 4 i za chwilę, o właśnie, pojawiamy się, no i możemy walczyć. Co jest też istotne przy tym, jest coś takiego jak Channel Hatred, czyli po prostu wzbudzamy w sobie furię
i hura, ładujemy sobie życie. I tak, dokładnie tak, to nie jest jakiś głupi wymysł, tylko tak działa generalnie moc w uniwersum Star Wars. I autentycznie można to w książkach wyczytać. Okej, coś tu mamy. Lord Sunder, aha, miałem go pokonać. Są wszystko... No dobra, no to się napierdalamy. Czekajcie, muszę sobie tu powłączać jakieś coś. Gdzie on kuźwa jest? Już go nie widzę. Oczywiście on musi napieprzać mojego kompaniona. Dlaczego? Nie wiem. No w każdym razie wracając, jak mówię, oglądałem sobie cały czas po prostu filmiki Nexosa z WoWa, którego nie bardzo rozumiałem, ale przyjemnie mi się to oglądało, naprawdę przyjemnie mi się to oglądało. No, serio? Damn it! A tutaj muszę to jeszcze zebrać. No dobra, czekajcie. Może to jest strasznie daleko. No dobra, trudno, wezmę to. Nie wiem, zupełnie nie skupiłem się na tym, że mi życie spada jak szalone. Bardzo jest to możliwe, ale w ogóle się na tym nie skupiłem. Gdzie jestem? O kurwa, nie to wejście w ogóle. Damn it! Muszę tam najrzeć teraz zapierdzielać. No nic. W każdym razie teraz mam przynajmniej czas na pogadanie. Także strasznie mi się to podobało i tak jakoś czułem od pewnego czasu, już przeczuwałem, że będę chciał sobie zagrać w jakieś MMO, ale tak jak mówię, w ogóle tego WoWa nie jarzę. Przeraża mnie zawsze to, ile jest rzeczy w takich grach, wiecie, ilości kurwa ataków, jakichś tam, które można wykonać, ilości kurde itemów, które się zbiera i to jest tylko jakiś początek, a później są jakieś specjalne itemy, jakieś specjalne coś tam, co się zbiera, jakieś zwierzątka, niezwierzątka, pojazdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś enchantowane bronie. Jakieś na przykład... O, to mnie chyba wycofa w ogóle stąd. O tak, faktycznie, bo to jest osobna instancja. To muszę ich jeszcze raz tu pokonać. Albo nie? Tak, muszę ich jeszcze... Nie, nie muszę. O, luz, a to ciekawe. Nie muszę ich jeszcze raz pokonywać. Myślałem, że będę musiał, skoro to jest osobna instancja. Znaczy to jakby taka półosobna instancja. Okej, coś tam żeśmy sobie zebrali. Spoko, spoko. Nie wiem, można ich jeszcze zaatakować. A, pierdzielamy gnoja. Ten się skąd kurde wziął? No, w każdym razie to zawsze było dla mnie przerażające i powiedzmy odpychające, jeżeli chodzi o właśnie gry MMO. Bo jakby... Nie tyle, że tego się nie da ogarnąć, bo się wszystko da ogarnąć. No tak jak wiecie, można powiedzieć równie dobrze, że o mój Boże, w League of Legends jest kurde ponad tam 100 postaci, jest kurde milion kurwa itemów i trzeba wiedzieć co do czego i tak dalej. Wszystko da się ogarnąć, jak najbardziej wszystko da się ogarnąć, ale po prostu zawsze przerażało mnie ilość tego, ile trzeba ogarnąć w takiej grze i po prostu stwierdziłem, nie, to nie dla mnie. Zobaczymy jak mi pójdzie teraz w tym przypadku. Gdzie po prostu stwierdziłem, że chcę sobie jednak zagrać. Zobaczymy po prostu na jak długo ja będę w stanie w to grać bez jakiegoś takiego nie tyle znudzenia, co takiego poczucia, że ja pierdolę, nie wiem co się dzieje, nie ogarniam, nie? Chociaż zasadniczo jest tak, że na przykład widzieliście też mój drugi film z... Znaczy inny, z drugiej gry, przepraszam, film z gry pod tytułem DC Universe Online i tam ogólnie jak wszedłem i po wiecie, kilku miesiącach niegrania, to jest takie ja pierdolę, o co tu chodzi w ogóle, nie? Nic nie kojarzę, nic nie wiem i tak dalej. Akurat tam w złym momencie przestałem grać, bo to był moment, w którym się odblokowało tam właśnie baza i tam możliwość robienia różnych rzeczy, znaczy tworzenia sobie jakichś tam zbroi, broni, bla bla bla. I jakby w tym momencie przerwałem, czy tam tuż przed tym momentem, czy w trakcie, no nieważne, i wiecie, przerwałem i teraz tak, kurwa, nie wiem co do czego za specjalnie, bo nigdy się tego nie nauczyłem, a teraz muszę się sobie przypomnieć wszystkie mechanizmy sterujące tą grą, plus poznać jeszcze nowe, no to jest akurat zły pomysł na, wiecie, na kończenie rozgrywki. No kurwa, co jest? Gość ma zielony miecz, dobre. Tam mnie znowu atakują. No, cały czas mnie atakują tego mojego, to moją Twi'lek. No ale... Ale co zrobić? Dobra, wiecie co? Myślę, że możemy już pomału kończyć ten odcinek. Nic specjalnego znowu niby nie robiliśmy. Bardziej to jest coś na zasadzie pogadankowej.
No ale chciałem się przede wszystkim pochwalić moimi mieczykami, pokazać właśnie jak wygląda to drzewko umiejętności, a teraz sobie po prostu po... sprzedaję różnego rodzaju syfy, bo mam tego od cholery. Kurde, słuchajcie, jest coś takiego jak można zekspandować sobie inwentory, tak? Można sobie to kupić za normalną kasę, w sensie taką prawdziwą kasę, albo za kasę po prostu, którą zdobywamy w grze. 5000 kosztowało mnie pierwsze rozszerzenie. Kolejne rozszerzenie tego inwentory kosztuje 20000. A wiecie, ile mi rozszerzyło ten cały pasek? Ten cały czwarty pasek. Miałem 3 takie paski, dostałem 4. Ja pierdzielę, myślałem, że przynajmniej 2 dostanę. No ale nic, dobra. Tak jak mówię, to na tyle w tym odcineczku, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, pamiętajcie, żeby komentować, oceniać i zachęcam was do zagrania sobie w grę Star Wars The Old Republic. Link, reflink właściwie, znajdziecie oczywiście w opisie mojego filmu. No i to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, bye bye.